Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię Wam dzisiaj partię z turnieju Championship Chess Tour Skin Open rozgrywanego online. Zawodnicy tutaj mieli 15 minut plus 10 sekund na, na grę i tutaj białym kolorem gra Wesley So z Timurem Rajabowem. Timur Rajabow jest niezwykle ciekawą postacią szachową, gdyż jest to czołówka światowa i on niezwykle dobrze gra w szachy taktycznie, bardzo dobry zawodnik, specjalista w obronie królewsko indyjskiej, tym bardziej lubię go śledzić. Rzadziej troszeczkę bywa na arenach międzynarodowych, ale fantastyczny zawodnik, zawodnik godny uwagi. Oczywiście Wesley So jest również ścisłą czołówką światową. Zapraszam do partii. Moi drodzy, So rozpoczął ruchem C4. Rajabów odpowiedział skoczek F6. No to wiemy, że tutaj może się szykuje do obrony królewsko-indyjskiej. Lecz po ruchu skoczek na C3 odpowiedział po prostu ruchem E5. Tutaj mamy partię angielską. Po prostu skoczek na F3 i skoczek na C6, tak zwane cztery skoczki. Wariant czterech skoczków partii angielskiej. W tym momencie nastąpiło E3. Sprawa również normalna. Tutaj nie za bardzo można grać. Grać teraz pionkiem na 4 gdyż jest skoczek G5, i tego piona z E5, z E4, przepraszam, z E4 tego pionka na pewno zdobywamy. Nie pomaga nawet obrona Hetmanem, gdyż jest tam Hetman C2. Nawet jak skoczek B4, wejdzie Hetman B1. Mam nadzieję, że to jest wszystko dla Was widoczne. Kilka strzałek, nie za dużo. Goniec B4 postanowił zagrać Timur Rajabow. Posunięcie normalne. Ten goniec jest zainteresowany biciem tego skoczka, aczkolwiek nie jest to jakiś przymus. I konieczność, jeżeli nadarzy się okazja. Hetman C2 widzimy, że Hetman tego skoczka broni, więc teraz czarne tutaj tego skoczka nie chcą wybić, ale to też można wykonać. Chodzi tutaj głównie o to, żeby te pionki ustawić na czarnych polach, mieć spokojny rozwój gońca białopolowego, zrobić roszadę i tak dalej. Tutaj Rajabow postanowił najpierw zrobić roszadę, no i w tym momencie skoczek zagrał na D5. No właśnie. Bardzo ciekawe posunięcie, zresztą też standardowe w angielskiej. Dlatego, że jeżeli bijemy na D5, pionek wybija. No, to widzimy, że białe troszeczkę stępem atakują figurę. Ta figura odchodzi, tutaj wisi pionek, ale tutaj również na D5 pionek podwisa. Następnie, no tutaj Rajabow postanowił, co jest zaskakujące może dla niektórych, zagrać wieżą na E8, czyli że tak powiem. Olał troszeczkę tego gońca na B4, ale to też jest y, y, dobra opcja dla czarnych, dlatego że po wybiciu na B4 no, najlepszą opcją to nie jest niestety, bo tutaj mamy od razu ruch stępem. Widzimy wieża fajnie się przydaje broni pionka. Hetman mógłby się na przykład poruszyć na B3 i tutaj mamy dobre zagranie C5. Pionki ustawiają się powoli na czarnych polach. Widzimy też, że goniec jest na białym polu, więc to się będzie świetnie komponowało. I na przykład po ruchu D3, no D4 zagrać nie można, bo bijemy oczywiście i tutaj strzał na króla pozostaje, więc po na przykład ruchu D3 gramy D5. Bardzo ciekawy ruch i po wybiciu możemy nawet wybić hetmanem, mimo że parę gońców mają tutaj. Białe, to czarne są naprawdę w porządku, bo jeżeli nastąpi wymiana hetmanów, skoczek wybija, grozi, skoczek C2, król musi zagrać na przykład na D1 i robi się no dosyć nieprzyjemny król, zderoszowany, prosta gra y, czarnymi. Bardzo łatwa zresztą tutaj też wieża na D8, dużo fajnych możliwości, po prostu pozycja jest o wiele lepsza dla czarnych, byłaby, bo tak nie poszło. po wieża E8, hetman zagrał na F5, dziwne posunięcie na pozór. Ale to ma swoje konkrety, dlatego że Hetman wymusza coś ze zrobieniem z tym skoczkiem. No tu jest e, duży nacisk. Jak zagrał Rajabów? A, no, bardzo normalnie, proszę bardzo, e, poszło e, D6. No właśnie, widzimy, stępem atakujemy hetmana. Niestety tutaj czarne niczego więcej nie zyskują. Też zauważcie, że w tej sytuacji tutaj Radjabow ma ten rozwój figur bardzo szybki. No ale też nie może go za bardzo wykorzystać. Tutaj nastąpiło bicie. No i nie możemy za bardzo zbić pionkiem gdyż Hetman pozostanie tutaj na h5 i będzie w stanie jakoś próbować atakować naszego króla, naszego, mówię, czarnego króla. Tutaj Rajabow postanawia wymieniać te hetmany. Tak też nastąpiło i posunięcie a3. Goniec poruszył się na c5, normalna sprawa, b4. Widzimy, że hetmanów na chownicy nie ma. Struktura pionków lekko zepsuta dla czarnych, ale pozycja jest koło równości cały czas. Ta pozycja jest mniej więcej równa, na co czarne reagują, myślę, Pozytywnie, no bo do tego pewnie dążyły również na początku gry. Goniec B6 i goniec na B2. Figury się wyprowadzają i teraz Radzabow zagrał posunięcie A6. No, ruch taki troszeczkę bym powiedział bojaźliwy. Ja tu bym od razu zasunął takie posunięcie A5, żeby tą strukturę pionków troszkę. Yy, utwierdzić, zobaczyć jak ona będzie wyglądała, aby wyglądała prawdopodobnie tak Po B5 można spróbować nawet skoczek D8 z planem skoczek E6 i na C5 Tutaj przepraszam, ale nawet skoczek E7 jest całkiem solidne Po ruchu D4, co się oczywiście narzuca Tutaj no nie bijemy za bardzo na D4 Wystarczyłoby zagrać na przykład posunięcie A4 i z opcją tego uwolnienia gońca czarnopolowego, więc to by była naprawdę bardzo fajna opcja. Ale po ruchu na przykład A4 ze strony białych, czarne tutaj mogły zagrać po prostu F5. No i naturalnie próbować grać tymi figurami. Myślę, że bardzo normalna gra koło równości. W partii po ruchu A6, moi drodzy, w tym momencie nastąpiła długa roszada. No, ten ruch. Jest poniekąd troszeczkę dziwny. Tutaj zasługuje na uwagę ruch E4, żeby spędzić skoczka. No cóż, po skoczek E5 ten skoczek mógłby później stać dosyć aktywnie. Tak czarny nie zagrał. Czarne postanowiły zagrać goniec F5. Z kolei ten ruch mi się troszeczkę nie podoba, aczkolwiek z drugiej strony zauważcie, że on jest, jest posunięciem, które wyprowadza po prostu normalnie figurę. No, tego się trzymajmy, no nie jest to błąd oczywiście to jest normalna sprawa, po prostu inna koncepcja gry może tutaj z mojej strony by była, no ale to jest zawodnik 2.700 grubo plus, więc oni może wiedzą na ten moment lepiej. Tutaj bardzo ciekawym zagraniem popisuje się Wesley że g 1 ciekawe posunięcie u naszego Janka Krzysztofa Dudy, niedawno w turniejach było widać ten, ten ruch z Keriakinem, szczególnie zapraszam do filmiku. Ten ruch powoduje, że tutaj jest opcja na G4. Skoczek zagrał na E7. No i widzimy, te figury lekko się wycofują czarnymi. Czarne figury się wycofują, i tak nie wygląda to dosyć dobrze, moi drodzy. Tutaj nastąpiło D4. No słuszne posunięcie. Trzeba atakować centrum. No i teraz nie rozumiem za bardzo posunięcia czarnych, moi drodzy. Goniec C4. Nie rozumiem tego ruchu kompletnie, nie potrafię wam go wyjaśnić, po co ten ruch został zagrany. Według mnie jest to po prostu słabe posunięcie i tyle. Gdyż w partii nastąpiło tak i to jest dobry ruch, po prostu goniec się wycofuje. No i Wesley so wrócił na z F3, co jest no Słabym zagraniem, po prostu wrócił. Może myślał, że tu będzie czarny próbował powtarzać ruchy i remisować. Tutaj jakby białe zagrały G4, no to bardzo dobrze by stały, gdyż na przykład po wybiciu na D4 bicie na D4 i uwaga, grozi takie C5 zagranie, więc trzeba grać C6. No pozycja jest znak. No, mniej więcej równa, ale... Mm, Przewaga mi, mimo... Znaczy źle to źle się wyraziłem. No, pozycja tutaj jest po prostu przyjemniejsza dla białych, gdyż y, mają więcej przestrzeni i tutaj mogą zagrać H4, próbować atakować tego króla mimo wszystko tymi pionkami, więc tak to mogłoby fajnie wyglądać. Przede wszystkim też skoczek nie ma za bardzo gry, trzeba było próbować zagrać jakieś F5. Y, więc y, troszeczkę to cofam. Białe mają tutaj, myślę, że... Przepraszam, przyjemniejszą pozycję. E, tak mogłoby nastąpić, tak nie nastąpiło. No, pogoniec G6, jak już wspomniałem, Skoczek F6 wróci, F3 wrócił. Ta, w ogóle ta partia e, niezwykle jest ciekawa, e, jeśli chodzi o grę bez Hetmanów. Po tym posunięciu tutaj Rajabow zagrywa dosyć przytomnie ruch A5. W partii nastąpiło B5, ale zastanówmy się, co by było po tym ruchu. Po tym ruchu C5, moi drodzy, tutaj nastąpiłoby bicie na B4, co jest niezwykle zaskakujące. I na przykład po biciu na B6, co się narzuca, tutaj po prostu zbijamy na B6. Król poruszyłby się na D2, bo zauważcie, że tutaj groziło wtargnięcie wieżą na C8. I po król D2 gramy na przykład tutaj goniec na A1 e, i pozycja jest po wieża E na C8, bardzo przyjemna dla czarnych. Duża inicjatywa, jeżeli tu się na przykład by wieża zakleszczyła na C1, no to wybijanka, wybijanka i wchodzimy tam na C2. Pałaszujemy, a te pionki mogą próbować iść do przodu i byłoby bardzo groźnie. No, niezwykle, niezwykle tutaj, twórczo gra tutaj Rajabow. No moi drodzy, po tym ruchu A5 nastąpiło B5 ze strony białych i posunięcie. C6 zagrywa, radżabow, posunięcie A4, i tutaj wybijamy na B5 od razu, pionek wybija, oczywiście AB, żeby nie otwierać linii. I posunięcie A4. Ciekawy ruch takich ruchów, takie, takie posunięcia trzeba zagrywać, gdyż grozi taki ruch i taki, i bardzo niebezpiecznie tutaj z tym gońcem pionek się komponuje. W tym momencie koniec A3. Nastąpiło i Rajabow postanawia wybić pionka na D4. Tutaj pionek wybija na D4. Tak, ja wiem, że tak troszeczkę szybko analizuję, wybaczcie, ale. Też się za bardzo nie chcę zagłębiać, co by było, gdyby tutaj jest ogrom możliwości. To są dosyć takie ruchy żwawe, pozycja jest koło równości, ale jest dosyć skomplikowana, jeżeli chodzi o strukturę pionków. Niezwykle dokładnie trzeba grać. Teraz Rajabów popisuje się tutaj niezwykle ciekawym posunięciem. Naprawdę kreatywność tego zawodnika mnie powala. On. Dlaczego w ogóle on gra tak dosyć kreatywnie? Zaraz do tego ruchu dojdę. Kilka słów, moi drodzy, o tym zawodniku. On, specjalista, już wspomniałem, obrony królewsko-indyjskiej. Ta obrona królewsko-indyjska zrodziła w nim taką e, wspaniałą grę... E, Twórczą. I to mi się w szachach chyba podoba najbardziej. Gra twórcza przede wszystkim. Moi drodzy, jak zagrał Rajabo w tym momencie? No, myślę, że każdy z nas by spróbował tak zagrać, po prostu bronić pionka. A Rajabo zagrywa skoczek D5, jak grom z jasnego nieba, niesamowite posunięcie, które daje naprawdę dużo ciekawych możliwości. W partii nastąpiło król B2, ale sprawdźmy. Oczywiście nie bym był sobą jak tego, bym oczywiście nie sprawdził, co by było po biciu na D5. Tutaj po tym posunięciu jest wieża C8, moi drodzy. Jeżeli król poruszyłby się na B2, to mamy wieża C2 z szachem. I jeżeli e, król w tym momencie na B1, E, to mamy wieża D2 z szachem od gońca, zauważcie. I teraz e, po ruchu np. król C1 jest wieża na A2 i ten goniec ma problem, pionek dochodzi i król e, jest w poważnym niebezpieczeństwie, więc należałoby zagrać tutaj goniec na D3. I teraz po tym ruchu goniec D3, tak żeby wieżę scalić oczywiście, e, nastąpiłoby bicie na D3 z szachem. Żeby się tylko tutaj, moi drodzy, nie pomylił król, e, musiałby poruszyć się na e, wieża D2, wieża D3. E, przepraszam, nie, nie gońce, moi drodzy, wieżą mój błąd, tak, myślałem no właśnie, bym się pomylił i się pomyliłem, przepraszam najmocniej po prostu proste wybicie na D3 wieża wybija, goniec wybija i tutaj po król B2 jest wieża E2 z targnięciem figurowym niesamowicie, bo tutaj szczepionek wisi, goniec wchodzi na A5, wieża jest bardzo aktywna, a wygrana pozycja czarnych po prostu tak, ja wiem, że to się łatwo mówi, że wygrana, nie wygrana ale wierzcie mi, że no po prostu figury weszły do obozu przeciwnika i biały po prostu jest w rozsypce, tak to bym na szybko ocenił. Moi drodzy, w partii poskoczek D5 nastąpiło też Król B2. Wesley, co so widział najprawdopodobniej podobne warianty i te wtargnięcia tych figur do obozu. Silni zawodnicy, no, rzadko kiedy pozwalają sobie na taką nonszalancję, to trzeba bardzo dokładnie policzyć. I tutaj Rajabow po raz kolejny się popisuje dobrym ruchem: mianowicie w ogóle zostawia skoczka w spokoju, a taki ruch całkiem byłby sensowny. Zagrywa goniec A5. No i na pozór wydaje się to posunięcie złym, gdyż teraz y, czy można wybić tutaj tego skoczka? Wesley So dalej y, twierdzi, że y, bicie tutaj byłoby fatalne, gdyż te figury mogą wejść i postanowił wybić pionka na D6. Ale sprawdźmy. Jeżeli by nastąpiło bicie na D5 to to wieżą wchodzimy znowu na C8 z groźbą tutaj na C2. I po tym posunięciu mogło, mogłoby nastąpić goniec y, D3 jeżeli goniec D3, no to moi drodzy, bijemy na D3 i wchodzimy tam wieżą na E2. Sprawa prosta, ale bardzo ciekawym zagraniem byłoby na przykład wieża D3 wbrew pozorom, gdyż tą jedną figurę zdobyliśmy i możemy tą wieżą się zasłonić. I po, po tym posunięciu tutaj, no należałoby na przykład zagrać wieża C4. To są bardzo trudne ruchy. Zauważcie, że jakbyśmy zbili tutaj gońcem na D3, goniec by wybił na D3. Ta pozycja białych. Jest po prostu stabilna. Tu się wszystko trzyma teraz i nie ma jak za bardzo podziałać. No cóż, białe prawdopodobnie mogły y, spróbować wybić skoczka, ale się bały. No pewnie ta y, pewność siebie radżabowa tutaj dała się we znaki. Poza tym, y, radżabów nie jest anonimową osobą, więc tutaj y, Wesley myślę, że y, po prostu się tego troszkę obawiał i postanowił wybić na D6 pionka. No i teraz następuje posunięcie skoczkiem na C3. Teraz y, zauważmy, że Skoczek, Goniec, Goniec, Wieża, Wieża są w gotowości, żeby tego króla atakować, mimo że nie mamy Hetmanów. Wieża zagrała na C1 i Skoczek poruszył się na E4 stępem, atakując gońca. Teraz białe y, popełniły. Spory błąd, moi drodzy. Ten błąd według mnie jest szkolny. Tutaj widzimy, że też jest atak na pionka, którego można skrobnąć. Ale czy ten pionek ma jakieś ogromne znaczenie? Wydaje mi się, że nie. Tutaj widzimy też białe mają bardzo fajne pionki groźne, więc może trzeba było tego pionka oddać, bo Wesleyso zagrał gońcem na G3. No i niestety z tej diagonali jak zszedł, no to będzie mógł mieć problemy. Trzeba było zagrać gońcem na A3, ale zostało zagrane na G3. Tutaj koniec na, e, na A3 przede wszystkim blokowałby tego pionka. No i teraz e, posunięcie A3, e, bardzo dobre z szachem, bić nie można, gdyż... Goniec d2 z szachem, tutaj odwierzy i bierzemy jakość na przykład. Tutaj król zagrał na A2, i w tym momencie, moi drodzy, jak grać dalej? Skoczek ruszył na C3 z szachem. Cały czas widzimy, że teraz grozi wzięcie pionka. No, to jest już troszeczkę wyższa szkoła jazdy, gdyż nie mamy już gońca na D2 i jakoś trzeba zareagować. Ale no, w partii tak poszło i zaraz to sobie przestawimy. Ale moi drodzy, co byście zagrali po król A1? Bo wydaje się, że król tutaj się ładnie chowa w rogu. Teraz zadanie dla Was, proszę się zastanowić i spróbować znaleźć dobre, dobre posunięcie dla czarnych. Można sobie oczywiście film zatrzymać. Jeżeli tutaj król by ruszył, to skoczek B1 jest świetnym ruchem. Grozi zagranie na przykład Goniec C3 lub A2. Są to takie, no myślę, że groźby. Bardzo, bardzo mocne. Tutaj jakby wieża na przykład wybiła, nad no czego nie można zrobić oczywiście. No to tutaj mamy szach gońcem na C3, jeżeli król na A2, no to wybijamy, król wybija A2 i dorabiamy Hetmana. Po prostu zwycięstwo jest w kieszeni. To myślę, że byłoby dosyć łatwe. Tutaj król zbił tego pionka na A3, co jest bardziej skomplikowane. No i teraz jak zagrać, moi drodzy? Właśnie. Jak tutaj zagrać? W tym momencie czarne zagrały z goniec b4. No bardzo ciekawy ruch. Poświęcamy tutaj kolejnego gońca Rajabów. naprawdę kreatywnie grał bardzo w szachy i tutaj król oczywiście tego pionka zbił. Moi drodzy, król tego pionka zbił. E, tutaj jest też e, ciężko powiedzieć, czy taki ruch jest dobry. Wydaje mi się, że zły, gdyż na przykład następuje skoczek a2 z obroną i z atakiem na wieżę, potem wchodzi wieża na a3, no i robi się mała rzeźnia, że tak się wyrażę. Więc król postanowił wybić po prostu na b4 skoczek, dał szacha, król poruszył się na c5. Moi drodzy, i co dalej? Jak grać tą pozycję, no bo ja powiem w ten sposób, jeżeli tutaj weźmiemy tego, jeżeli weźmiemy tą wieżę, król może się poruszyć nawet na B6, nie bojąc się tych wieżyczek, goniec mu troszkę pomaga tego pionka próbować zdejmować i przepychać te piony do przodu. E, no właśnie, dlatego też Rajabow zagrał posunięcie wieża na E6, odcinając tego króla, groźba jest prosta, chcemy tutaj zagrać B6 i dać mata na E4, król musiałby ruszyć na E4 oczywiście. No właśnie, a jeżeli na przykład by nastąpiło D5, to też mamy ruch B6, król D4, i tu wieża wchodzi na przykład na E4. Król na D3 i mamy niezły młynek w tej, w tej sytuacji. Jakiś skoczek B4, może wieża, wieża E1 z wygraną pozycją, po prostu. Wesley So zagrywa posunięcie B6. No i co teraz zagrać czarnymi, moi drodzy? Myślę, że większość z Was już, już wie, dajemy tutaj po prostu mata w jednym ruchu, wieża A6. Dziękuję, dobranoc, partia się zakończyła dokładnie w ten sposób. Niezwykle ciekawa gra Rajabowa, polecam zawodnika, polecam, polecam. Dziękuję serdecznie za uwagę i przepraszam jeszcze raz za moje pomyłki. Cały czas się uczę i próbuję doskonalić, żeby te materiały dla Was były całkiem sensowne. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Cześć!